Siemanko, moi mili! Dzisiaj zwiedzamy... Dzisiaj mam towarzystwo. Dzisiaj zwiedzamy takie fajne pozostałości po folwarku. W ilości 3 sztuk domków, czworaków bodajże, tak to się chyba nazywa. To jeden z budynków. Wygląda bardzo zachęcająco, aczkolwiek jest bardzo zdemolowany zapewne. Bardzo fajny styl budowy w ogóle. Głównie śmieci. Chciałam powiedzieć, zachowały się kafelki. Nie, nie, to nie są kafelki. Zdecydowanie nie. Pozostałości po piecu. Ojej, tu się nic nie zachowało praktycznie. Drewniana podłoga jedynie. O, nie ma przejścia dalej. Jakieś napisy miejscowej młodzieży. Lub nie miejscowej. Chyba miejscowej. Nie wstydź się! Mam zakaz używania sobie zazwyczaj. Ha! Nie masz, nie masz. I tu mamy dalej. Co tu gadać? Tu nic nie ma. Niedobrze. Myślałam, że coś tu będzie jeszcze. A gdzie są schody? Przepraszam bardzo. Ojoj. Chodźmy na zewnątrz zatem i zobaczmy, gdzie się podziały schody. Może jest jakieś jeszcze osobne wejście. A tu są takie fajne w ogóle piwniczki, czy jak to nazwać? Te... No bo to jest jakby część tego domu, osobne wejście i drugie wejście powinno być. A na górę podejrzewam była tylko jakaś drabina pewnie. Nie wiadomo, czy nie z zewnątrz. Jak to były takie typowe wiejskie czworaki. A jakie pokrzywy! No czad. I to coś się trzyma bardzo. No i tu mamy drugie wejście. Czyli tu były po prostu 4 małe mieszkanka. Tu są jakieś drzwi. Ale nie są zamknięte. No i to takie samo mieszkanko jak tam. Ale takie malutkie, nie? 2 pokoiki. 2 izby właściwie, nie pokoiki. Te tematy. O jacie, tu się nic nie zachowało. Kompletnie nic. No jedynie to wejście jest bardzo ładne, drewniane. No i tutaj są drzwi, bo tam już nawet drzwi nie było. No ale że nie ma wejścia na górę żadnego? Na strych? Tu jest, widzisz, włazik. Trzeba mieć jakiś sprzęt do wejścia. Ojoj, tyle kilometrów i nic nie ma. O, przepraszam, tu się coś zachowało. Jej, Kelly Family chyba. Backstreet Boys, myślisz? Nie, nie słuchaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu są jakieś... Paddy and Angelo. Tak, Kelly Family, na pewno. Okej, okay, klimat jest. Nie powiem, zacny. Jedyne co się zachowało to takie ładne elementy, jak wejście z drewna i te drzwi fajnie wyglądają tutaj, no. No to tyle właściwie co tu się zachowało. Chodźmy dalej, zobaczmy resztę, może tam coś będzie. No i cóż, tu mamy pomieszczenia gospodarcze, w których nic nie ma, ale nie, przepraszam, jest coś. Napis disco. I co to pisze? Trudno powiedzieć. Desk Dig Max. Cokolwiek może to oznaczać. To są tagi miejscowe. Ale patrzcie, jak to się ładnie prezentuje. Piękne. No cóż, tutaj chyba nawet nie ma po co wchodzić, tak myślę. Tam na górze fajnie by było.
No to liczyłam, że te strychy się da zwiedzić, a to nie bardzo. Znaczy, może się da, ale nie tak łatwo. Pomieszczenie gospodarcze. No tutaj ta nazwa czworaki naprawdę jest bardzo trafna. Jak ten dom został podzielony na cztery pomieszczenia mieszkalne i tutaj są cztery, dokładnie cztery takie gospodarcze pomieszczenia. Chciałam powiedzieć równe, ale nie, ten jeden jest większy. Niesprawiedliwie w takim razie. Wow, jakie znalezisko. Mamy pierwsze znalezisko. Wieszak. Jest dobrze. Jest i wieszak. Spora ta pokrzywa. To sobie trzeba ścieżkę wydeptać. No dobra, chodźmy zatem zobaczyć resztę budynków. A tutaj mamy te piwniczki. Ale tu jest chłodek fajny. Ale nie zachowało się tu żadne ciekawe artefakty. Wiaderko, słoiczek i latające muchy. Przepraszam bardzo, piękna doniczka i dwa winniczki. I szyszka do kompletu. Jest i kolejna piwniczka. I również nic tu ciekawego nie ma. No dobra, proponuję iść dalej. Naprawdę nie ma tutaj nic godnego uwagi. I środkowa piwniczka, do której dostępu strzegły bardzo groźne pokrzywy. Też tu nic nie ma, także idziemy z kolegą dalej zwiedzać. Zobaczymy, co w pozostałych budynkach, może coś będzie ciekawego. Tutaj jest drugi czworaczek, który jest troszeczkę inaczej zbudowany. No jest zdecydowanie jeszcze dużo gorszym stanie. Już się prawie zawalił. No to fajny klimat na zdjęcia tworzy. Oj kurczę. Się pozarastało mu nieco. Ale klimat. Dużo roślin. Nawet miotła stoi jeszcze. Z dawnych czasów została. Auć. Wszędzie pokrzywy. Tak to wygląda. Dach się zawalił. Darła się roślinność. Ale ten klimat jest ciekawy. Lubię takie klimaty. Tutaj jeszcze są rury. Tak jakby tu były łazienki już w tych domkach. Po układzie tak wnioskuję. Ściana aż się zawaliła. Co tu mamy? Sylwes. Tak? No. O. No to są zupełnie inny układ, mają taki już bardziej z cywilizacją. Ale nie, no popatrz na to, co to jest. Jakiś świecznik. Taki dziwny. Chyba świecznik. Tak, mam wrażenie, że jakiś szalony spawacz go stworzył. Nagła tak spawacza. Czy coś w tym rodzaju. Za tobą. A tutaj ta część troszeczkę lepiej zachowana. Co tam masz? Chwila, moment, bo coś przeoczyłam. Tu faktycznie ominęłam, że tu jest piec. W ogóle nie zauważyłam go. A taki jestem fan kaflaków przecież. Kolega się chciał tam spiąć na strych, ale ja odradzam ze względu na stan tych stropów. Po co tam się pchać? To się zaraz wszystko sypnie. Chodźmy dalej, może tam coś będzie ciekawego. Co nagram? Chyba tak powoli idzie, że wiesz. Spotkaliśmy właśnie jakiegoś tutaj mieszkańca i liczymy na to, że może jakąś historię się uda wysępić. Tutaj fajnie się zachowało, a ten strych bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że się kurde tak pozawalał. Ale tutaj się, że tak powiem, trochę zachowało jakieś takie rzeczy. Tam jakiś piec widziałam na przykład z drugiej strony. A tutaj nic nie mamy. Czystka. Czystka pustka i tylko drzwi. Czystka pustka, fajnie nazwałam. Zauroczył mnie ten widok. Te
takie elementy z tych drzwi. A, to taka pozostałość po piecu kuchennym na pewno. I te farby. Wszystkie kolory, jakie się dało. Nie wiem, czemu kiedyś się gustowało w takich kolorach, nie? Tutaj w tym pokoju widać był i niebieski malowany wałkiem. I jakiś, kurczę, była tapeta jakaś z liściami. Była żółta malowana wałkiem. Zielona też malowana wałkiem była. Ale grubość tej farby mnie rozwala, tam po prostu widać ile jej było. Nie zapomnę nagrać butów dla swojego wielbiciela. Dobra, panie pralka. Są buty. Swojego wielbiciela. O, w mordę jeża. Dobra, chodźmy, może tego pana złapiemy i spytamy go. Może coś nam opowie ciekawego. No i okazało się, że trzeci budynek jednak jest zamieszkały. No to dobrze, to bardzo fajnie, bo wygląda dużo lepiej i ktoś o niego dba. A tutaj mamy jeszcze pozostałe budynki gospodarcze i te piwniczki. No tych piwniczek, powiem szczerze, jakoś straciłam chęć wchodzenia. Bo cóż tam może być, no tylko śmietnik, wiadomo, nie? Co z tą latarką? Nic tam nie ma, pajęczyna. Chodźmy zobaczyć jeszcze tamten budynek gospodarczy. No to nieźle. Z tego co znalazłam informację gdzieś tam w internecie, to trzy budynki miały być opuszczone, a jeden budynek jest zamieszkały. Dobrze, żeśmy tego pana tam spotkali, a nie że się tam wbiliśmy do środka. O kurczę, to jest dużo większy ten budynek, taki, znaczy w sensie ściany ma poburzone, odkryte bardziej. Jest klimacik.